Niepodległości. Bardzo proszę zająć miejsca siedzące, tak żebyście Państwo widzieli wszystko. O godzinie 11.11 zaczynamy śpiewanie hymnu, ale zanim to nastąpi, to bardzo proszę Panią Dyrektor o oficjalne otwarcie uroczystości. Witam Was serdecznie. Jestem bardzo z Was dumna, że przyjęliście nasze zaproszenie do odpowiedniego stroju. Naprawdę wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy ubrali się dzisiaj stosownie do uroczystości. Wielkie brawa, naprawdę. Jestem Wam bardzo wdzięczna, bo to jest niesamowita chwila. No, obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości, więc bardzo chcieliśmy, żeby dzisiaj było uroczyście. Witamy naszego gościa, który przyjął nasze zaproszenie do obejrzenia tutaj niesamowitego widowiska, pana komendanta miejskiego policji, inspektora Leszka Górskiego. Witamy serdecznie. Będzie z nami obserwował to, co tutaj nasi nauczyciele przygotowali. Nie wiem jak wam, mi się scenografia bardzo podoba. No i życzę oczywiście po odśpiewaniu hymnu niesamowitych wrażeń i niezapomnianego dnia, bo to jest naprawdę szczególny dzień. A przypominam, że my się widzimy dopiero we wtorek, poniedziałek jest dniem wolnym. Wszyscy dostaliście teksty piosenek, więc zachęcamy również do brania udziału w ogólnym śpiewaniu tych pieśni. Hymn znacie, ale jakby ktoś zapomniał ostatnich zwrotek, to też macie teksty. Zachęcamy wszyscy razem, spróbujemy odśpiewać i hymn, i również pozostałe pieśni. Jeszcze raz bardzo dziękuję organizatorom. Jest pięknie i życzę naprawdę niesamowitych wrażeń. Cześć, powstań! Poczet sztandarowy, wystąp! Całość, baczność! Można? Dostania w niższej tonacji. Dobrze. Do hymnu! Yeah.
W Warszawie wiosną 1917 roku Stany Zjednoczone przystępują do wojny po stronie aliantów zachodnich, zwanych Antantą. Los sprawy polskiej odmienił się w rozgrywkach międzynarodowych w zasadniczy sposób. W lipcu 1917 roku Józef Piłsudski wezwał żołnierzy legionów do odmowy złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgrom. Część w przypadku niemieckiego odwetu. Ostatecznie traktat przyznawał Polsce wyzwoloną już przez powstańców Wielkopolskę, Pomorze Wschodnie, lecz bez Gdańska, który otrzymał status wolnego miasta. O przynależności państwowej Górnego Śląska, Warmii i Mazur zadecydować miały plebiscy. Ślązacy, rozczarowani wersalskimi decyzjami, postanowili zbrojnie zamanifestować swą wolę związków z Polską. Śląsk zrywał się do walki. Zapraszam do pierwszego etapu konkursu. Dalej poprowadzi pan Tomek, pan Igor. Poseł Lechistanu jeszcze nie przybył. Taką formułę przez 123 lata wygłaszano na dworze cesarza, czy w zasadzie sułtana tureckiego, która to nie uznała nigdy wyborów Polski. Na polskiego ambasadora czekało wolne krzesło. I z tym dopada po raz pierwszy tej formuły nie wygłaszano. Polski ambasador zasiadł wśród innych ambasadorów wolnych, niepodległych państw. A do nas przybyli na pierwszy etap finału konkursu historycznego 6 młodych, zdolnych ludzi. Zapraszam tutaj na scenę. Drywa Patryk, Kacper Hańcz, Jakub Nowak, Agnieszka Przon, Ewa Damaszkę i Krzysztof Żurawski. Oni wygrali tą część pierwszą, w której brały udział klasy 1-3 i znaleźli się właśnie tutaj w finale. Będziemy mieli 5 takich edycji i każda edycja będzie składała się z 2 pytań. Więc na początek, tak jak w każdej edycji, będą pytania szczegółowe. Zaczniemy może, bo jest tych pytań 25, od wylosowania, więc będziecie losowali te pytania i macie prawo te 10 sekund na to, żeby odpowiedzieć. Zaczniemy może od najmłodszych, czyli od klasy pierwszej. Które pytanie wybieracie? Piąte. Pytanie numer 5. Pytanie numer 5 brzmi: jakie wydarzenie poprzedziło wybuch powstania w Wielkopolsce? Prosimy właśnie o gorący doping, że taki doping coś tam w głowach jednak przewróci. A więc pierwsza L niestety bez punktu. Możemy tam pisać 0. Druga klasa. Które pytanie? Nie, tego samego nie można. 10. Pytanie numer 10. Pytanie numer 10. Uwaga. Kto wydał i czego dotyczył akt 5 listopada 1916 roku? Był to akt między władcami dwóch mocarstw, Austrii i Niemiec. Dotyczył on przywrócenia państwa polskiego? No możemy uznać tę odpowiedź, więc duże brawa.
Rzeczywiście po raz pierwszy państwa zaborcze przypomniały sobie o Polakach w czasie wojny i postanowiły, że utworzą, czy obiecały, że utworzą nam państwo polskie. Jeden punkt dla klasy drugiej L i klasa trzecia. Numer pytania? Pytanie numer 12. Co wydarzyło się 11 listopada 1918 roku? No, Polska przede wszystkim odzyskała niepodległość. Tak, ale coś musiało się wydarzyć. I o to nam chodzi. Władza regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnictwo nad wojskiem. Rewelacyjna odpowiedź. Jeden punkt dla klasy trzeciej. I teraz przejdziemy do... Tutaj możecie przejść trochę. Trzy kroki do przodu. Raz. Tutaj na ekranach za chwilę będą zdjęcia i trzeba będzie rozpoznać, kto tam jest. Ale zanim to zrobimy, wylosujemy jeszcze kolejność odpowiadania. W takiej kolejności odpowiadacie później na wszystkie pytania. Kto ma numerek 1? Numerek 1. Poprosimy o zdjęcie pierwsze. Możecie tutaj sobie zobaczyć. Odpowiedź brzmi? Pan Paderewski. A imię jakieś? Jan. Ignacy Jan Paderewski. Możemy uznać odpowiedź 1, punkt dla klasy trzeciej. Numer, kolejność drugą, kto pracował? Klasa pierwsza. Prosimy o drugie zdjęcie. Kto jest na tym zdjęciu? Wydaje mi się, że Daszyński, jednak nie jestem pewna. A imię? No ponieważ w pytaniu nie było akurat takiej formuły o imię, ale rzeczywiście jest to Ignacy Daszyński, jeden z ważnych polityków tamtego okresu, więc jeden punkt dla klasy pierwszej. I trzecie zdjęcie dla klasy drugiej. Poprosimy. Proszę. Jest to Roman Dmowski. I jest to rzeczywiście Roman Dmowski. Jeden punkt dla klasy drugiej. Przetap. Zakończyliśmy. Powstań. Szkoła powstań. Poczet sztandarowy. Odprowadzić. Spocznij. Mamy sierpień, 1914 rok. Wybuch I wojny światowej. Pięć wielkich mocarstw gotowało swój oręż do walki, a wśród nich zaborcy Polski. Te trzy mocarstwa, które pilnowały wspólnie głazu nad grobem Polski, stanęły teraz po dwóch stronach barykady. Miliony idą na front, na chłód, deszcz i błoto. Na froncie zachodnim, w bitwie nad Marną, nie dochodzi do rozstrzygnięcia. Wielkie armie zapadły w okopach i przygotowywały się do kolejnej ofensywy, z których każda kończyła się ogromnymi stratami. Na froncie wschodnim armie carskiej Rosji poniosły katastrofalną klęskę na Mazurach. Wdarły się jednak na terytorium Austrii. Polacy jako obywatele państw zaborczych walczą w szeregach obcych armii przeciwko sobie. Niemniej marzenie o niepodległości nie ustaje. W austriackiej Galicji formuje się pierwszy oddział wojskowy z orzełkami na czapkach. Na jego czele staje działacz patriotyczny i ambitny organizator, Józef Piłsudski. Jest 3 sierpnia 1914 roku. Oh!
Żołnierze, odtąd nie ma już strzelców ani drużyniaków. Wszyscy jesteście żołnierzami polskimi. Jedynym waszym znakiem jest orzeł biały. Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt, że pierwsi pójdziecie do królestwa i przekroczycie granicę rosyjską. Wybiła godzina rozstrzygająca. Polska przestaje być niewolnicą i sama będzie stanowić o swoim losie. Zajmujemy ją w imieniu ludu polskiego i rządu narodowego. Niesiemy całemu narodowi wolność. Rozkujcie kajdany. Żołnierze, nie naznaczam wam szarż. Te zdobędziecie w bitwach, ale patrzę na was jak na kadry, z których rozwinie się Armia Polska. Pozdrawiam was jako pierwszą kompanię kadrową. Patrzysz! Lewo! Wprost! Naprzód! Marsz! Lepiej. A teraz zapraszam do śpiewania. Serce raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Ojda, ojda, dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie. I chociaż do Warszawy długą mamy drogę, przecież jednak dojdziem, byle tylko w nogę. Ojda, ojda, dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie. Kiedy pobijemy po drodze Moskali, ładne warszawianki będziem całowali. Ojda, ojda, dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie. Chociaż w butach dziury na mundurach łaty, to pierwsza kadrowa pójdzie na armaty. Ojda, ojda, dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie. Druga część konkursu. Właściwie to ktoś mógłby zapytać, dlaczego to właśnie 11 listopada? Bo tak naprawdę mieliśmy jeszcze kilka okazji do tego, żeby ogłosić tą niepodległość. Jest ciekawostką fakt, że mamy w zasadzie cztery takie daty, które tutaj widzicie. No po raz pierwszy moglibyśmy obchodzić tę uroczystość 7 października, bo właśnie wtedy po raz pierwszy Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski. 14 listopada Piłsudski przejął całkowitą władzę, także polityczną, a 29 został tymczasowym naczelnikiem państwa. Więc tak naprawdę nie chodzi może o jeden dzień, ale właśnie o cały tutaj cykl pewnych wydarzeń. A my zapraszamy do drugiego etapu i zapraszamy tutaj uczestników na scenę. Drugi etap konkursu, nie dajcie się prosić. Kolejność odpowiedzi została wylosowana, także kto miał numerek 1? Wy. Który numer pytania wybieracie, bo mamy znowu pytanie szczegółowe i później kalambury. Poproszę o numer pytania. 24. Jaka była główna przyczyna trzeciego powstania śląskiego? Chyba nie.
Przyczyną trzeciego powstania śląskiego był plebiscyt, który był tam przeprowadzony. Ale myśmy ten plebiscyt jakoś wygrali, przegrali, zremisowali, jak to było? Ten plebiscyt został właściwie bez rozstrzygnięcia. I właśnie to trzecie powstanie rozstrzygnęło go, że tak powiem, siłą. Możemy uznać tę odpowiedź. Plebiscyt był rzeczywiście rozstrzygnięciem, chociaż niekorzystny dla Polski. I nasi rodacy postanowili inaczej rozwiązać ten problem. Czyli dla klasy trzeciej L. Numer 2 to klasa pierwsza. Który numer pytania? Ostatni. Ostatnie 25 pytanie. Gdzie odbyła się najkrwawsza bitwa trzeciego powstania śląskiego? To co? To nie będzie odpowiedzi, rozumiem. Nie strzelacie nawet. Czyli pierwsza L bez punktu. I pytanie dla L. Który numer? Pytanie 7. Pytanie numer 7 brzmi. Kim byli, czy były Orlęta Lwowskie? Orlęta Lwowskie byli to młodzi waleci chłopcy, którzy bronili polskiego Lwowa. Bardzo dobrze. Trzeba dodać jeszcze przed Ukraińcem. Więc jeden punkt dla klasy drugiej L. I teraz druga runda, czyli kalambury. Jako pierwsi odpowiadają nam Krzysztof i Ewa z trzeciej klasy, tak? Poprosimy o kalambury, możecie zobaczyć to na monitorach. Pierwszy kalambur. O jakie tutaj wydarzenie czy osobę chodzi? Orlęta Lwowskie. Bardzo dobrze, przed chwilą koledzy wam przypomnieli, że oczywiście były takie osoby. Czyli jeden punkt dla trzeciej klasy. Poprosimy teraz kalambur dla klasy pierwszej. Proszę bardzo, o jakie wydarzenie? To chodzi o bitwę warszawską? Tak, to chodzi o bitwę warszawską właśnie. Brawo! Jeden punkt dla klasy pierwszej. I kalambur numer 3. Proszę bardzo, klasa druga odpowiada. O Edwarda Śmigłego Rydza, tak? Chodzi o Edwarda Rydza Śmigłego, ważną postać tamtych czasów. Jeden punkt dla klasy drugiej. Zakończyliśmy drugi etap. Legiony polskie walczyły przeciwko Rosji, Galicji, Królestwie Polskim, na Wołyniu, pod Łowczówkiem, Krzywopłotami, Rarańczą, Kostichmówką, Rokitą. Sprawa polska nabrała nowego przyspieszenia w trzecim roku wojny, kiedy to 5 listopada 1916 roku przywódcy państw Trójprzymierza spotkali się i uzgodnili nowy stosunek do Polaków. Zaborcy obiecali utworzenie państwa polskiego, ale bez konkretów. Obietnice zaborców nie spełniły oczekiwań Polaków, ponieważ Niemcom i Austriakom zależało tylko na polskich żołnierzach. Wojna trwała i pochłaniała nowe ofiary. Tylko w jednej bitwie pod Verdun Niemcy stracili 400 tysięcy poległych i rannych. Rozbudzone nadzieje na niepodległość Polaków szybko zgasły. Wiedział o tym brygadier Piłsudski, który w pogodny ranek 17 lipca 1917 roku pojawił się przed frontem brygad legionowych. Przysięgi wojskowej przed wyruszeniem na front.
ale niech mi będzie wolno powiedzieć słowo. Zostaliście powołani do służby na mocy aktu 5 listopada. Austriacy i Niemcy dali wam broń do ręki, obiecując jednocześnie niepodległość. Mija pół roku, a naszej niepodległości nie widać. Powołana przez okupantów Rada Stanu jest tylko narzędziem w rękach Niemców, mającym zdobyć mięso armatnie, którym my jesteśmy. Dla Niemców najważniejsze jest wygranie wojny, a nasz interes nie liczy się. Dlatego musimy głośno krzyczeć i domagać się tego, co jest nam należne. Ja ze swej strony protestuję przeciwko polityce niemieckiej i was także do tego wzywam. Odmawiam przysięgi w takiej armii i wobec takiego sojusznika. Odmawiam przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier. Będę przysięgać jedynie Polsce. Wydarzenie to, znane jako kryzys przysięgowy, doprowadziło do aresztowania Józefa Piłsudskiego i osadzenia w więzieniu w Magdeburgu. Żołnierzy Legionów, którzy również nie złożyli przysięgi, osadzono w obozach Beniaminowie i Szczypiornie. Pozostali poszli na front pod dowództwem generała Hallera, ale już pół roku później, pod Rarańczą, przeszli na drugą stronę frontu w nowym proteście prowadzonej przez Niemców polityki wobec Polaków. Polityki opartej na kłamstwie. W Rosji wybuchła rewolucja, która zmiotła reżim carski, a następnie burżuazyjny. Do władzy doszli komuniści. Na froncie zachodnim Niemcy poniosły klęskę. Na ziemiach polskich oznaczało to rozpad administracji wojska okupacyjnego. Polacy rozbrajali obcych żołnierzy, tworzyli rady i komisje sprawujące władzę w miastach i wioskach. Józef Piłsudski, zwolniony z więzienia 10 listopada 1918 roku, przed południem przybył do Warszawy. Na drugi dzień spotkał się z przedstawicielami lokalnej władzy powołanej przez zaborców Rady Regencyjnej. Wraz z niepodległością zaczęli również kształtować przywiązanie do barw, do godła, do symboli narodowych. Oczywiście, jeśli mówimy o orle, to możemy tak bardziej szukać w okolicach Mieszka I. Jeśli chodzi o flagę, XV wiek, ale w XX wieku pojawiają się już na przykład samoloty. I odrodzona Polska weszła w posiadanie właśnie aparatów. I trzeba było je jakoś odznaczyć. Piloci I wojny światowej bardzo lubowali się w różnego rodzaju malunki, rysunki na swoich samolotach. Jednym z nich był porucznik Stefan Stec, pilot Armii Austro-Węgierskiej, ale oczywiście Polak, który jako pierwszy przyozdobił swój samolot biało-czerwoną szachownicą. Sławił się on przelotem z oblężonego Lwowa do Warszawy i powiadomieniu Piłsudskiego o trwających tam walkach. Później wielokrotnie jeszcze wracał, a już w grudniu, bo 15 grudnia 1918 roku biało-czerwona szachownica z samolotu porucznika Steca aż do dziś stała się symbolem polskiego lotnictwa. Zapraszam do trzeciego etapu konkursu. W
tym etapie znowuż dwa pytania Was czekają. Najpierw pytanie szczegółowe, a następnie zdjęcie. Jako pierwsi odpowiadają nam tutaj uczniowie z klasy trzeciej. Który numer? Pytanie numer 16. W jakim mieście powołano w 1918 roku Polską Komisję Likwidacyjną? W Lublinie. No niestety jest to błędna odpowiedź, bo odpowiedź prawidłowa to Kraków. Pytanie dla klasy pierwszej. 21. Pytanie 21. Ile powstań po I wojnie światowej zorganizowali Polacy na Śląsku? 3. 3 i to jest bardzo dobra odpowiedź. Brawo. Punkt dla klasy pierwszej. I klasa druga. Poproszę numer. Pytanie numer 6. Pytanie numer 6. O jakie ziemie toczono spór polsko-czechosłowacki? Prosimy o odpowiedź. Może o Śląsk Cieszyński. O Śląsk Cieszyński. Bardzo dobra odpowiedź. Punkt dla klasy drugiej. Drugie pytanie. Znowuż popatrzymy sobie tutaj na ekrany. Klasa trzecia odpowiada jako pierwsza, tak? Prosimy o zdjęcie. Kto jest na tym zdjęciu? Generał Sikorski. Tak, jest to generał, wcześniej pułkownik, w czasie Władysław Sikorski. Punkt dla klasy trzeciej. Klasa pierwsza odpowiada. Kto jest na zdjęciu? Generał Józef Haller. Tak jest, generał Józef Haller. Punkt dla klasy pierwszej. I klasa druga. Poprosimy o zdjęcie numer 3. Kto to jest? Jest to generał Śmigły-Rydz. No niestety to nie jest ten generał, to jest dowódca powstania wielkopolskiego, generał Józef Dowbor-Muśnicki. Także druga klasa bez punktu. Dziękujemy. Trzeci etap zakończony. Polska, która zrzucała kajdany po 123 latach niewoli, ale walki o granice toczą się na wielu frontach. Jednym z nich był front dyplomatyczny. Na zwołanej do Wersalu konferencji pokojowej interesy Polski reprezentują Roman Dmowski i nowy premier rządu Ignacy Jan Paderewski. W połowie roku obrady zakończyły się i podpisano traktat pokojowy. Jest 28 czerwca 1919 roku. Witam pana naczelnika. Dzień dobry, panie premierze. Jakie wieści niesie pan z Paryża? A chciałby pan poznać najpierw te dobre czy złe? Może dobre zostawmy na później, ale dobrze, że są w ogóle. Wiele słyszałem o negatywnej wobec naszych postulatów polityce brytyjskiej i amerykańskiej. Niestety to prawda. Anglicy są szczególnie nieprzychylnie nastawieni. Amerykanie raczej obojętnie, tak jak Włosi. W zasadzie możemy liczyć tylko na Francuzów. Ale i tak nasze propozycje granic nie przeszły. Nawet z korektami Dmowskiego. Najpierw przez 5 godzin, a następnie przez kilka dni staraliśmy się przekonać aliantów. Pan Cambon, szef Komisji do Spraw Polskich, interweniował na naszą korzyść, ale bez skutku. A co panowie załatwili?
Na podstawie 13 punktu Wilsona mamy zapewniony dostęp do morza, niestety bez Gdańska, który zostanie ogłoszony wolnym miastem pod kontrolą Ligi Narodów. Zagwarantowano nam prawa w porcie, wspólną strefę celną i prawo do reprezentowania miasta za granicą. Niestety więcej nie udało się wywalczyć. Mamy 130 km wybrzeża bez własnego portu, nie licząc Pucka czy Helu. A Śląsk? Odbędzie się tam plebiscyt, czyli głosowanie ludności za przynależnością państwową. Mają tam być skierowane wojska francuskie i włoskie. Potępiono nasze powstania, ale i agresywną politykę niemiecką wobec polskiej ludności. Podobny plebiscyt ma się odbyć na Warmii i Mazurach. Czy ma pan jakieś dobre wiadomości? Wielkopolska jest nasza, panie naczelniku, i wszystkie pozostałe tereny zajęte w 1918 roku. A co na wschodzie? Brytyjczycy forsują linię Kerzona na rzece Bug. Zagrożone jest pańskie Wilno oraz Lwów. Pierwsze chcą oddać Litwinom, drugie być może Rosji. Ale na razie nie wiadomo, kto tam będzie rządził. Czy oni nie rozumieją powagi sytuacji? Nie widzą zagrożenia komunizmem dla całej Europy? A co w kraju? Przepraszam na chwilkę. Panie naczelniku, pilna depesza. Przeczytajcie. Do naczelnika państwa, zwierzchnika sił zbrojnych, od dowódców grup wschodnich. Wojska sowieckie, kierujące się na zachód, zaatakowały nasze pozycje na wielu odcinkach. Zaobserwowano ruchy zmasowanych jednostek, piechoty i kawalerii. Oczekujemy na instrukcję. Podpisano generałowie Listowski, Rydz, Śmigły i Waszkiewicz. A więc wojna! Było trochę o powietrzu, to teraz może o morzu, ponieważ Polska niepodległa otrzymała dostęp do morza, więc trzeba było ten dostęp jakoś też zaznaczyć. I tutaj pojawiła się postać tego pana, Michel Josef Hubert von Unruh. Tak się naprawdę nazywał ten człowiek, rodowity w zasadzie Niemiec, ale z wyboru Polak. Jak się okazuje, tą polskość no, nie dał sobie wydrzeć w zasadzie do końca swojego życia. I w 1918 roku za własne pieniądze i można powiedzieć, pod własnym nazwiskiem zakupił pierwszy okręt niepodległej Rzeczpospolitej. Niewielki, szary, stary, malutki okręcik,
który przybył do Polski pod biało-czerwoną banderą jako ORP Pomorzanin. Losy admirała Onruga są bardzo zawiłe ostatecznie. Jego epilogiem jest w zasadzie koniec życia, ponieważ właśnie dopiero w tym roku admirał spoczął w polskiej ziemi. Został pochowany uroczyście na Oksywie. Tak jak zresztą chciał za życia. Zapraszam na kolejny etap konkursu. Teraz pytanie szczegółowe. Ponownie i obrazy, które trzeba będzie odgadnąć. Może tutaj w zasadzie wydarzenie na tym obrazu. Więc zaczynam od trzeciego. Poproszę numer pytania. Jedyneczkę. Pytanie numer jeden. 12 października 1921 roku Rada Ligi Narodów podjęła uchwałę o podziale Górnego Śląska między Polskę i Niemcy, którą bez zmian zaakceptowała Rada Ambasadorów. Jaki procent powierzchni terenu plebiscytowego przyznano Polsce? Można się pomylić o 1%. No niezupełnie, bo było to 29%. Stąd to powstanie później. Także dla klasy trzeciej 0 punktów. Klasa pierwsza. Numer pytania poproszę. 9. Pytanie numer 9. O jaką miejscowość toczyły się w sierpniu 1920 roku ciężkie walki obronne Armii Polskiej przeciw bolszewikom na tak zwanym Przedmościu Warszawskim? O jaką miejscowość? Można pytanie jeszcze raz? O jaką miejscowość toczyły się w sierpniu 1920 roku ciężkie walki obronne Armii Polskiej przeciwko bolszewikom na tak zwanym Przedmościu Warszawskim? Czyli jest to miejscowość niedaleko Warszawy. Jestem, nie wiem. Odpowiedź prawidłowa: Radzymin. To pod Radzyminem. Także 0 punktów. I klasa druga. Pytanie numer 4. Kto dowodził od stycznia 1919 roku Armią Polską w Powstaniu Wielkopolskim? Generał Dowbor Muśnicki. Bardzo dobrze. Brawo. 1 punkt dla drugiej. I przechodzimy do obrazów. Pierwszy obraz, także możecie spojrzeć na ekrany, dla klasy trzeciej. Przedstawia ten obraz. Orlęta Lwowskiej, Kostcaka. Tak jest, to Orlęta Lwowskiej. 1 punkt, klasa trzecia. Obraz dla klasy pierwszej. No tak, Zaślubiny Polski z morza. Bardzo dobrze, Zaślubiny Polski z morza. 1 punkt, klasa pierwsza. I klasa druga. To jest rozbrojanie oddziałów niemieckich w Warszawie. Tak, to jest rozbrojanie oddziałów niemieckich 11 listopada 1918 roku. 1 punkt dla klasy drugiej. Przedostatni etap zakończyliśmy. Siła, żadna burza nie odbierze
Gdańska nam, Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, biegnie szerze portów bram. Morze, nasze morze, biegnie ciebie będzie wstrzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem, lec z honorem, lec z honorem, lec. W zasadzie możemy oczywiście zapytać, kto wywalczył nam niepodległość i co się złożyło na to, że na dzisiaj mieszkamy w wolnym kraju. Można oczywiście odpowiedzieć, że to była taka sytuacja polityczna, że upadły trzy mocarstwa, albo że to był po prostu cud. Ale tak naprawdę był to wysiłek Polaków. I to nie tylko tych, którzy wtedy w 1918 roku rzeczywiście tą niepodległość wywalczyli. Ale trzeba się cofnąć jeszcze do poprzednich pokoleń, bo oni także na tą niepodległość zasłużyli i 60 niemalże lat wcześniej wybuchło takie wydarzenie, a było to powstanie styczniowe i właśnie nieliczni powstańcy doczekali wolnej Polski. Było ich około 3500, ale rzeczywiście byli traktowani w wolnej Polsce z wielkim szacunkiem i estymą. I oczywiście byli bardzo zadowoleni z tego, że ich trud no nie poszedł na marne. Historia zatoczyła koło. Zapraszamy do finałowego etapu naszego konkursu. Ten etap, ostatni już w zasadzie, będzie wyłaniał nam kolejność. Składa się z dwóch części, czyli pytanie szczegółowe i życiorysy, które będą tutaj troszeczkę podzielone. Ale na razie może zajmiemy się tym pierwszym etapem, czyli pytanie dla klasy trzeciej. 8. Pytanie numer 8. Jaki tytuł przybrał Józef Piłsudski, gdy Rada Regencyjna przekazała mu władzę? Tymczasowy naczelnik państwa. Tak jest. Jeden punkt dla klasy trzeciej. Tymczasowy naczelnik państwa. Klasa pierwsza. A jakie są wolne numerki? Jeszcze jest sporo, także możecie. Pierwsze wolne? Koło 17. Pytanie 17? Nie, pytania 17 nie było. A pono brzmi. Kto stał na czele Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu? Dmowski. Bardzo dobra odpowiedź. To był Roman Dmowski. I jeden punkt dla klasy pierwszej i klasa druga. Numer pytania. Pytanie numer 14. W którym roku odbyło się pierwsze powstanie śląskie? Prosimy o odpowiedź. 1915? No nie zupełnie, bo był to rok 1919. Także niestety 0 punktów. Ale brawo za odwagę oczywiście. Trafiona decyzja. I trzecie, słuchajcie, teraz będą życiorysy. Będą trzy fragmenty. Najpierw najtrudniejszy fragment za 3 punkty. Potem taki średni za 2 i taki najłatwiejszy za 1. Także tu się rozstrzygają już losy naszego pojedynku. Macie jedną odpowiedź. Także jeżeli nie znacie, będziecie odpowiedzi po obejrzeniu tej pierwszej części życiorysu, no możecie przerzucić oczywiście ten na ten drugi etap, za 2 punkty, albo strzelić, no ale wtedy pamiętajcie, że możecie się zostawić bez punktu. Poproszę o życiorys dla klasy trzeciej. Fragment życiorysu za 3 punkty. Urodził się w podwarszawskiej wsi Kamionek, kończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, był działaczem organizacji młodzieżowej ZET.
Czyli nie odpowiadacie na trzy. Poprosimy za dwa. Wobec konfliktu trzech zaborców poparł Rosję. W 1917 stanął na czele Komitetu Narodowego Polskiego w Szwajcarii, a potem w Paryżu. Reprezentował interesy Polski na konferencji pokojowej po I wojnie światowej. Roman Dmowski. Roman Dmowski. Prawidłowa odpowiedź i dwa punkty dla klasy trzeciej. Poprosimy o pierwszy życiorys dla klasy pierwszej. Urodził się w Kuryłówce na Podolu. Kształcił się w uczelniach muzycznych w Warszawie, Berlinie i Wiedniu. W 1910, w 500. rocznicę bitwy z Krzyżakami, ufundował pomnik Grunwaldzki w Krakowie. Na co się decydujecie? Na odpowiedź za trzy, czy może szczebel milej? To Paderewski. Ignacy Jan Paderewski. Trzy punkty dla klasy pierwszej. No i poproszę o życiorys dla klasy drugiej. Urodził się na Litwie, po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia medyczne. Za działalność konspiracyjną zesłany na Syberię. Po powrocie działał w PPS, frakcja rewolucyjna. Józef Piłsudski. Prawidłowa odpowiedź. Trzy punkty dla klasy drugiej. Jak wygląda, możecie odwrócić tablicę, jak wygląda punktacja teraz? Wiecie, czy już mamy rozstrzygnięcie? A, mamy rozstrzygnięcie. Dobrze, mamy rozstrzygnięcie, więc za chwileczkę poproszę was jeszcze na scenę do finału, takiego już bardziej przyjemniejszego. Proszę, schodzimy. Bolszewikami Józef Piłsudski powiedział w Sejmie. Półtora wieku walk krwawych, nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej chwili. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu. Święto wolności i radości w tej godzinie wielkiego serc polskich bicia. Czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt przemawiania do was wszystkich, młodzi obywatele. Polska będzie taka, jacy wy będziecie. Zapraszam uczestników konkursu tutaj na scenę. Tam koleżankę jeszcze można poprosić o odwrócenie tablicy, żeby wszyscy wiedzieli, jaka jest punktacja. A więc pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce w naszym konkursie szkolnym zajęła klasa druga. Duże brawa. Kacper Hein, Patryk Drywa. I mamy dwa miejsca drugie dla klasy trzeciej L i dla klasy pierwszej L. Krzysztof Żulawski, Ewa Damaszka, Kaprzon.
i Jakub Nowak. I bardzo proszę panią dyrektor o wręczenie dyplomów i nagród. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za kolejnych 100 lat. Na prawo, proszę.